Samolot na około 180 osób. W sumie cały załadowany, tylko zimno jak... Powiedziałem już? Jak? Jak jasna cholera. Jak jasna cholera. Kurczaki. Najlepsze. W Tajlandii. Witamy na lotnisku w Bangkoku. Właśnie wybieramy się na Phuket. Zadowolona? Bardzo. Na Phuket nie było nas już cały rok, więc najwyższa pora, żeby się tam udać. Musimy odwiedzić znajomych, wszystkie street foody, które tam najbardziej lubimy i wszystkie najlepsze restauracje i jeszcze wszystkie najlepsze imprezy. No bo jak to? Na Phuket być, w Patong być, nigdzie nie pójść. Tak. Czekamy na naszych znajomych z Polski, którzy właśnie już do nas lecą. Chcesz, żeby cię przejechał? Dobry chłopak. No ja właśnie też jestem głodny. Może coś jeszcze jednak tu będzie. Cholera, głodni jesteśmy. Przeszliśmy przez bramki, takie, w których się sprawdza jeszcze te małe walizki. Się okazuje, że już tutaj dalej nie ma nic do jedzenia, a wcześniej sobie nie zjedliśmy, bo byliśmy pewni, że tutaj coś się da zjeść. Ale niestety chyba nic. Samolot ląduje. Wow, się nazywa. Wow, samolot. Oj. Strasznie tu gorąco w ogóle. Czemu to jest tak gorąco? Tylko takie snaczki. Tylko takie małe pringlesy. Bojacie. Tylko takie Kinder Bueno, M&M'sy. 50 batów za Liptona przy wstępie 20. Jacie, chcą nas oszukać, chcą nas okraść na tym lotnisku. 20. W sklepie 20, tu 50. Co za złodzieje. Dobra, chodźcie dalej. Może jeszcze coś znajdziemy. Dwie te herbatki i jedno mi się Haribo. A gdzie jest ryż? Czemu tu nie sprzedają ryżu w tych automatach? On się rozsypał. Krótkie interview z Emmą. Świetnie. Jak się czujecie? Zimno jak jasna cholera. Oni dlaczego, na pewno mają zimno. Dlaczego w tym samolocie jest tak zimno? Co oni w Wietnamie nie lubią ciepła? Przecież oni tu też chodzą w krótkich podkoszulkach, tak jak my. A jest minus chyba 12 tutaj w tym samolocie. Trzeba się ubierać dobrze. Mati, jak się czujesz? Jak się czuję? Właśnie tak nie najlepiej, powiem ci jakoś, wiesz? Dlaczego? Nie najlepiej, coś mnie lekko gardełko zaczyna szczypać. A pani jak się czuje? Ja świetnie, właśnie wyzdrowiałam. Nie przestało szczypać. A ja się szczuję. Szczuję. Jak ty się szczujesz? Ona się szczuje jak szczur. Ja się czuję, że chcę być już tam. No, ja też się tak czuję. Samolot na około 180 osób, w sumie cały załadowany, tylko zimno jak... Powiedziałem już? Jak? Jak jasna cholera. Jak jasna cholera. No, mamy fajne tutaj... Koszuli. Koszule. Wy macie, ja nie mam. I tutaj świeci słoneczko. No, ja nie mam. Przesuwałeś na wylot. Ja mam krótką koszulę. Oko podąża za mną. No i witamy na Phuket. Ładne góry. Dużo więcej roślinności. Trochę inne powietrze. No to witamy jeszcze raz na Phuket. Wow.
kurczaki najlepsze w Tajlandii. Najlepsze kurczaki w Tajlandii. Najlepsze mięso, najlepsze kokosy, najlepsze szejki. Zaraz będzie jeszcze najlepsza papaja, a tam są jeszcze najlepsze ryby. A także najlepsze widoki. A także najlepsze widoki. A to zostawiłem na koniec. Powolutku, powolutku. W takich okolicznościach spędza się czas na Phuket. Pod takimi pięknymi drzewami, z pięknym widokiem na morze. Ja wolę chyba jednak Phuket. Bo jest tak ładnie, jest ładna plaża. Jest tak ładnie. Thank you. No i dobre jedzonko. Dobre mięsiwo. Za chwileczkę wstaniemy, to pokażemy trochę więcej, co tutaj się dzieje. Rok temu chyba miałam większy żołądek, bo teraz się już najadłam. Też mi papier? Jak widzicie, mam takie tłuste ręce. Starzał tak ten plac zabaw, że nie chciało mi się tam pobawić. Taki zestarzały? No, wszystko jest pordzewiałe. O kurde. Bo musimy sobie swój plac zabaw zrobić, co? Tak. No, gorąco jest. Nie ma co. Ludzi dużo, ale zobacz, jaka woda super. Zostaw sobie klapki i zobacz, jaka woda super. And so I did.